Namaste i jai Shirade. Dzisiaj historia o pachnących perłach. To jest podcast Bhakti Kwadrans. Dzisiaj historia o pachnących perłach, ale zanim przejdziemy do tego tematu, kilka ogłoszeń. Jeśli słuchasz tego podcastu na YouTube, zasubskrybuj go, po czym kliknij w dzwoneczek. W ten sposób będziesz dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmach i podcastach na kanale. Możesz go również słuchać we wszystkich najpopularniejszych aplikacjach do słuchania podcastów Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Spreaker. Linki znajdziesz w opisie tego filmu na YouTube i opisie odcinka. I również na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. A teraz przejdźmy do historii o pachnących perłach. Dawno temu w dniu Dipawali, podczas miesiąca Kartika, pasterze Wrindawany czcili swoje krowy przy pomocy wyjątkowych ozdób. Srimati Radhika udała się wówczas z przyjaciółkami, którym przewodzi Lalita, do pawilonu usytuowanego na brzegu Malyahari, Kundy, po zachodniej stronie wioski Radhakundy. Saki usiadły tam w otoczeniu mnóstwa pudełek z perłami najlepszego gatunku i zaczęły nawlekać perłowe naszyjniki. Ogromnie podekscytowane cieszyły się wraz z Radhiką wykonywaniem nowych ozdób. To wszystko obserwowała papuga Kryszny o imieniu Vishakshana, która potrafiła mówić. Papuga siedziała na drzewie rosnącym obok pawilonu. Jednak po pewnym czasie poleciała do Nandagramy, żeby powiadomić Krysznę o tym, co robi Radha. Kryszna przybył na miejsce opisane przez papugę. Po ujrzeniu Saki, wykonujących ozdoby, stwierdził: O Lalita, mam niewielką prośbę. Chciałbym udekorować moje dwie ulubione krowy, Hamsini i Harini, które są mi najbardziej drogie. Proszę, daj mi trochę pereł. Lalita zerknęła na Krysznę kątem lewego oka i zachowywała się tak dumnie, jakby nie słyszała prośby Kryszny. Pozostałe Saki nadal nawlekały perły, spoglądając na Siamę z lekceważeniem, również kątem oczu, o barwie niebieskiego lotosu, niczym mędrcy z zamkniętymi do połowy oczami. W tej sytuacji Siama rzekł: Och ty, na szczytach dumy wynikającej z osiągnięcia cennego wskaźnika młodzieńczej piękności, nie chcesz nawet wysłuchać prośby drogiego przyjaciela? Słysząc takie słowa, Lalita zabrała wszystkie perły i odsunęła je nieco dalej. Następnie powiedziała z udawanym gniewem: O parweniuszu, dlaczego tracisz czas na prośby o perły, które przystają tylko wielkim królowym? Krishna pokornie wyjaśnił: Chciałem trochę pereł, żeby zakończyć dekorowanie, zdobiąc cztery rogi moich dwóch ulubionych krów. Wówczas Lalita odezwała się wyniośle: Słuchaj, Krishna, cóż mogę zrobić? Nie widzę ani jednej perły wśród tych naszych, która byłaby odpowiednia do udekorowania twoich krów. Krishna spojrzał na Lalitę rozgniewanymi oczami i krzyknął: O najbardziej gadatliwa Lalito, tylko poczekaj. Skoro jesteś tak okrutnym skąpcem, dostanę perły od mojej matki w Rajeshwari i zasadzę je w polu. Wtedy zbiorę tysiące pereł więcej, niż mogłabyś sobie kiedykolwiek wyobrazić. Dalszy ciąg tej historii miał miejsce w Nandagramie. Tam Krishna zasiał olbrzymie pole pereł, gdy matka dała mu już perły, a potem klejnoty Kryszny w cudowny sposób wykiełkowały. Szybko wyrosły z nich wielkie drzewa wypełnione tysiącami pereł. Jedną z najbardziej zdumiewających ich cech była wielobarwność. Ponadto te perły pachniały bardziej niż kwiaty. Gopi dowiedziały się o niesamowitym ogrodzie Kryszny i same zasiały każdą swoją perłę z nadzieją uzyskania dwa razy więcej klejnotów niż Kryszna. Niestety rozczarowały się, ponieważ z ziemi wyrosły im jedynie cierniste krzewy. Ogród Kryszny przyniósł natomiast tyle pereł, że Kryszna dekorował nimi we Wradży wszystkie cielęta, byki, krowy, kozy i owce. Nawet każda małpa mieszkająca we Wrindawanie otrzymała naszyjniki z pereł. Cały obszar Wradży, Mandali został obwieszony pięknymi klejnotami tego rodzaju. Jednak żadna perła nie ozdobiła Saki i ze względu na sam wstyd Gopi z nikim się nie stykały ani nie rozmawiały. Saki były w najwyższym stopniu zaniepokojone utratą znacznej części rodzinnego bogactwa.
spotkały się zatem we własnym gronie, żeby poszukać rozwiązania w obliczu tak upokarzającego i dotąd nieprzezwyciężonego problemu. Z powodu zaistniałych okoliczności Saki musiały zwrócić się do Kryszny. Chciały kupić od niego trochę pereł, aby zrekompensować sobie utratę poprzedniej kolekcji. Jednak Kryszna z dumą zareagował na ich propozycję i ustanowił tak wysoką cenę za unikatowe perły, że Saki nie zdołały zakupić choćby jednego klejnotu. Skoro Kryszna w ogóle nie zamierzał obniżać ceny, gopie odeszły przygnębione i udały się do Radhakunty wraz z Śrimati Radhiką. Po pewnym czasie serce Kryszny złagodniało. Pan zdecydował się odwzajemnić najbardziej ukochanym osobom. W ogromnej ekstazie zgromadził swoje najlepsze perły i osobiście zrobił z nich naszyjnik. Umieścił pierwszy naszyjnik w złotej szkatułce na biżuterię i wygrawerował imię Radhika na wieczku. Następnie owinął szkatułkę w delikatną, białą, jedwabną tkaninę. Identyczne podarunki przygotował dla Lality, Vishakhi i pozostałych Saki. Otoczył szkatułki odpowiednimi imionami i wysłał poszczególnym osobom. Radha oraz jej przyjaciółki były zachwycone prezentami. Każda gopi otworzyła szkatułkę i ogarnięta szczęściem ozdobiła swoje ręce i nogi naszyjnikami z pereł. Później Saki wróciły do domów, gdzie ich opiekunowie z radością oglądali piękne ozdoby przysłane przez Krysznę. Tę wspaniałą rozrywkę, włącznie ze szczęśliwym zakończeniem całej historii, opisuje w książce Mukta Charita Śla Raghunath Das Goswami Pad. W ten sposób kończy się rozrywka o pachnących perłach. A w następnym odcinku posłuchasz historii o tygrysach i świetle słońca. Mówił do ciebie Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Radhe 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 Govinda 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 Radhe 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 Govinda Radhe 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 Shyam Sri Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Shyam Sri Radhe 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 Radhe